Dzień dobry. No dzień dobry. Jestem z panią. Patrycją Pudełko. Patrycją Pudełko. Wyciągnąłem panią Patrycję w trawę. Dobrze mówię? Tak. Trawki ozdobne. Tak. Pani Patrycja, moi słuchacze często piszą, często pytają, czy trawy okrywać na zimę, czy ich nie okrywać, jak okrywać, co z nimi robić. Ja bym chciał zacząć od samego początku. Mhm. Pani Patrycja, jesteśmy w szkółce. Stoimy przy takiej trawie. Skąd możemy się dowiedzieć, jak nie ma sprzedawcy, który się na tym zna, czy trawa jest do okrycia, czy nie? Zazwyczaj takie rzeczy są napisane na etykiecie. Jest dobrze, jest etykieta, jak jest ze zdjęciem, odwrócić, zobaczyć. I czyli jest... sprawdzamy, czy ta sama trawa jest na zdjęciu. Tak i odwracamy. I gdzie tu pisze, pani Patrycja? Tutaj na samym dole jest. Na samym dole jest taki daszek, że wymaga okrycia na zimę. I tak powinno być przy każdej trawie. Dokładnie. Czyli będziemy wtedy wiedzieć na pewno, czy taką trawkę okrywamy. Jeżeli okrywamy, to jak, pani Patrycja? To znaczy można fliseliną, a niektóre rośliny, tak jak ta trawa, no to bardziej po prostu schować do domu. Schować nawet no i... wręcz do domu. Tak. Ale jak w gruncie, to co? Ścinamy to późną jesienią, tak? W listopadzie? Można, albo można po prostu związać taki stosik, powiedzmy, i wtedy ją przykryć na przykład włókniną. Często pod takie rośliny też się robi daszek na górę, żeby nie wlewała się woda do środka. To zabezpieczenie przed tym, żeby ładnie rosło. Ale wystarczy fizeliną kilka razy owiązać, albo na tą fizelinę jeszcze coś nasypać. Jak ktoś nie ma na przykład kamyczków, a ma korę, to można tę korą posypać. Tak, czasami nie? Też liśćmi można, o. Jak są takie. Czyli tak, delikatne. Żeby tam był mróz, ale żeby nie był aż taki duży. Dokładnie. Żeby nie był taki duży. Dobrze. I teraz tak, przychodzimy do drugiej trawy, tak, i sugerujemy się etykietką, tak, i sprawdzamy. Tutaj jest etykieta, tu jest miskant. Etykieta, ma pani tu miskant, tak. I kupujemy tą trawkę, odwracamy etykietkę i nie ma znaczka, że musimy ją okrywać. Czyli tu wystarczy ładnie wjechać, związać, żeby nie dostawała się woda czy lód do środka, tak? Tak. Jest wszystko dobrze, dobra. I spacerujemy sobie po trawkach cały czas. I tu na przykład. Może nam pani wyjmie etykietki. Zobaczymy, czy tam coś pisze, czy ją trzeba okryć, czy nie. To jest akurat wydmuszyca piaskowa. O. Wydmuszyca piaskowa. Tak. Jest tutaj akurat żadnej takiej informacji nie ma. Czyli nie okrywamy. Trawa tak. Odporna. Roślina jest całkowicie odporna na mrozy. Też na naszych etykietach jest napisane, że jest roślina to ekspansywna, więc dobra jest do uprawy w pojemnikach, bo jeśli ktoś ma, można powiedzieć, glebę piaszczystą, no to wtedy ona się bardzo ekspansywnie będzie po ogrodzie rozrastała. Więc bardzo fajna jest w glinie, nie będzie się tak rozrastać, ale idealna jest do pojemników. Jak jesteśmy niezadowoleni z etykiety, że tam wszystkiego nie ma, ani z takiej tabliczki, po ile to jest i czy to jest ekspansywne, czy nie, to po prostu pytamy się sprzedawcy. Jak nie dostajemy takiej informacji, to jedziemy do szkółki, w której wiedzą, tak? Co sprzedają. I unikniemy, a ta trawka, tamta trawka, bo często jest, to jest japońskie. To są tużyce. Tużyce japońskie. I co? Też tam będzie coś pisało? To znaczy tak, tutaj dokładnie etykiet nie mamy. Mamy tylko jedną dużą etykietę. Jest jedna duża etykieta. Tak, z napisem do praktycznie całego gatunku. One są fajne, bo idealnie rosną w stanowiskach cienistych, półcienistych, a większość traw woli raczej to stanowisko słoneczne. Tak, i o ile pamiętam, to utrzymuje ładny kształt i kolor zimo. Tak, tak, są po super. Części zimozielone. Możemy poprosić tamtą roślinkę, panie Adamie. Tak, tak. Tu jest sit rozpierzchły odmiany Spiralis. Sit rozpierzchły. Tak, bardzo lubi wodę. Jak już mu tej wody brakuje, no to igły, te całe liście zaczynają. I to jest po prostu... taki coś jak u nas nad bagnami, tak na mokrych terenach. Tak, tak, tak. I można... Tylko, że taki pokręcony, słuchajcie, w każdej ładne... szkółce można roślinę wyciągnąć, z doniczki zobaczyć, jak jest ten korzeń już mocno przerośnięty, no to dobrze by go było trochę naciąć. Na przykład naciąć, jak jest zbyt mocny, no i wtedy dopiero posadzić. Mhm. No i co tutaj? Tutaj okrywamy czy nie okrywamy? Nie okrywamy. Jest wysokość, termin kwitnienia, stanowisko. No i roślina lubi teren podmokły, więc jest taka informacja także na etykiecie. Słuchajcie, roślinki tylko z etykietą.
z pełną etykietą. Jak na etykiecie nie ma wszystkiego, czegoś jeszcze chcemy się dowiedzieć, to etykieta główna na zegonku. Tak, wyjaśni nam resztę. Jak jeszcze coś chcemy wiedzieć, to można śmiało pytać. To trzeba pytać. Kto pyta, nie błądzi. Tak? Tak. Też to znają na Śląsku, patrzcie. A myślałem, że się czymś oryginalnym pochwali. Dobrze, traw jest masę, są modne i są ładne, nie? Tak, jest do każdego stanowiska. A jakie gleby? No w większości lubią takie bardziej podzasadowe. Niektóre lubią kwaśne, niektóre rosną w glinie, niektóre w piasku, więc każda roślina ma inne warunki. Ale generalnie nie są aż takie wymagające jak rododendrony. To nie, to można posadzić i po prostu zobaczyć, jak będzie rosła w naszych warunkach. Jak widać, jak jedziecie samochodem, trawy rosną wszędzie. Tak. I na tym będziemy kończyć. Do zobaczenia. Do zobaczenia.